świat wokół ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi, masz czas. Masz czas na relaks. Masz czas na pracę. Masz czas na pasję. Masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego jako partner Ministerstwa Rozwoju i Technologii jest operatorem pomocy finansowej dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku powodzi. Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy z terenów objętych stanem klęski żywiołowej w województwie dolnośląskim oraz lubuskim, zatrudniający maksymalnie 50 pracowników. Można otrzymać kwotę w wysokości szkody poniesionej w wyniku powodzi do 50 tysięcy złotych. Dokumenty do pobrania wraz ze wszystkimi załącznikami znajdują się na stronie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego www.kar.pl. Zapraszamy Państwa do kontaktu. Października, czwartek, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. 35 lat istnienia obchodzi w tym roku Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Prężny Borsajskiego oddział uczcił dzisiaj ten jubileusz uroczystą galą, która odbyła się w Kinie Forum. Czarnogórza, czeka ich mitręga duża, może nawet tam czyha na nich wróg, a więc prowadź, prowadź Bóg. To lwowska piosenka Marsz Lwowskich Dzieci rozpoczęła uroczystość 35-lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Ona jest bowiem również hymnem tego towarzystwa. Jubileusz jest czasem refleksji i podsumowań. Zrealizowaliśmy wiele działań skierowanych do młodzieży i dorosłych, upowszechniając dorobek kulturowy polskich przedwojennych Kresów Wschodnich. Od 12 lat porządkujemy polskie cmentarze położone za naszą wschodnią granicą. Przez wiele lat porządkowaliśmy cmentarze na Ukrainie. W ostatnich latach realizujemy projekty poza Ukrainą, w Mołdawii oraz na cmentarzu na Nowej Rosie w Wilnie. Ale to również wiele innych inicjatyw i działań, które regularnie pojawiają się w miejskiej przestrzeni społecznej i kulturalnej. Towarzystwo i przybliża bolesawianą bogatą kresową kulturę i kultywuje związki z kresowymi ziemiami, skąd pochodzą bądź pochodziły rodziny jego członków. List do obecnych na uroczystości przesłał poseł Tadeusz Stamborski, sam kresowiak i niezrównany propagator kultury kresowej. Jako wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw Kresów Rzeczpospolitej Polskiej jestem pełen podziwu dla Waszej determinacji i pasji, które przekładają się na konkretne działania na rzecz kresowej społeczności. Przez te wszystkie lata towarzystwo stało się nie tylko miejscem pasjonatów, ale także ważnym ośrodkiem kultury i historii, pielęgnującym dziedzictwo Lwowa. Bolesawski oddział towarzystwa działa na całej ziemi bolesawieckiej i znajduje zrozumienie ze strony władz samorządowych oraz wielu ludzi dobrej woli, którzy wspierają jego działania. W imieniu własnym oraz członków towarzystwa dziękuję władzom miasta, powiatu, gminy oraz wszystkim osobom, które wspierają nasze działania. Jest czego dziękować, bo czujemy się tutaj bardzo dobrze i wiemy, że władze miasta, gminy i powiatu, tak jak powiedziałam, wspierają nas w każdych działaniach. Pamiątkowe medale trafiły i do przedstawicieli samorządów lokalnych i samorządowych instytucji kultury.
Krzyże kresowe przyznano też osobom, które zasłużyły się dla towarzystwa jako jego członkowie. Wśród nich była m.in. Stanisława Balawender, była prezes towarzystwa i jedna z założycielek jego obelsajeckiego oddziału. W tej grupie założycielskiej była też Anastazja Sulik i Franciszek Kaśków. Do tematu jubileuszu towarzystwa jeszcze powrócimy. A teraz zapraszam na blog wiadomości w skrótowej formie. Policja zatrzymała mężczyznę podczas interwencji w związku z przemocą domową. 43-letni mieszkaniec Bolesławca został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Agresor znieważył policjantów i próbował uniknąć zatrzymania, zadając ciosy funkcjonariuszom policji. Podejrzanemu grozi kara do 5 lat więzienia. Bolesławscy policjanci zatrzymali 44-letniego złodzieja. Mężczyzna to recydywista, który już odbywał karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. Usłyszał 24 zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Mężczyzna m.in. wynajmował pokoje, żeby za nie nie zapłacić, dwukrotnie dokonał włamania i kradzieży mienia i miał na koncie kradzieże zuchwałe. Nowogrodzieccy policjanci dzięki ekspresowym działaniom zatrzymali sprawcę kradzieży zuchwałej i odzyskali w całości rzeczy utracone w wyniku przestępstwa. Pokrzywdzonemu po złożeniu zeznań policjanci oddali wszystko to, co zostało mu zabrane przez złodzieja. Ratownicy z Bolesławieckiego Szpitala Świętego Łukasza przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klasy 3D pierwszego ogólniaka. To oni bowiem wylicytowali taki pokaz na koncercie charytatywnym, który odbył się na rzecz chorej dziewczynki Blanki. Mija 15 lat od kiedy po raz pierwszy w Polsce samorząd województwa przejął i wyremontował linię kolejową, korzystając z własnych pieniędzy. Wkrótce potem tą trasą pojechał pierwszy pociąg pasażerski i w ten sposób po blisko 2 dekadach kolej wróciła do Trzebnicy. Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa i specjalny przejazd pociągiem kolei dolnośląskich, który odjechał z peronu 1 Wrocław Główny w kierunku Trzebnicy. Krajowa Izba Kominiarzy przypomina o elektronicznym protokole kominiarskim. To narzędzie, które od września 2023 roku stało się obowiązkową formą potwierdzenia wykonania przeglądu przewodów kominowych w Polsce. Zastępuje on tradycyjne dokumenty papierowe i jest integralną częścią centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wszyscy emeryci i renciści otrzymali już dodatkową 14. emeryturę. Teraz każdy z nich otrzyma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych specjalny list, w którym znajdzie się podsumowanie wypłaty 14. emerytur. Korespondencja trafi do blisko 7 milionów osób. Każdy z niemal 7 milionów emerytów i rencistów w Polsce otrzyma już dodatkową 14. wypłatę emerytury. Jak co roku ta wypłata kończy się podsumowaniem, a polega ono na wysyłce emerytom listów, w których znajduje się dokładne wyliczenie wypłat. Ja wiem, że niektórzy z naszych klientów już zdążyli te pieniądze wydać i już o nich zapomnieli, ale my co roku dopiero po wypłatach przysyłamy pismo z pełnym wyliczeniem wysokości 14, jaka została wypłacona. 14, czyli dodatkowe emerytury, otrzymały te osoby, które na ostatni dzień sierpnia miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. 14 w tym roku dostało prawie 7 milionów osób. Wynosiła ona 1780 zł i 96 groszy. I taką pełną kwotę dostały te osoby, którym miesięcznie wypłacamy nie więcej niż 2900 zł brutto. 14. emerytura jest wolna od potrąceń, na przykład zajęć komorniczych. Nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ze świadczenia została pobrana jedynie składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy. Za chwilę nadamy prognozę pogody dla Bolesławca na piątek. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.
Najbliższej nocy w Bolesławcu będzie 7 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 17. Wilgotność powietrza 95% w nocy i 70% w dzień. Zachmurzenie będzie małe. Ciśnienie atmosferyczne 1017 hektopaskali. Wiatr do 15 km na godzinę wiał będzie z kierunków południowych. Świat wokół Ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje Ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi, masz czas. Masz czas na relaks. Masz czas na pracę. Masz czas na pasję. Masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego jako partner Ministerstwa Rozwoju i Technologii jest operatorem pomocy finansowej dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku powodzi. Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy z terenów objętych stanem klęski żywiołowej w województwie dolnośląskim oraz lubuskim, zatrudniający maksymalnie 50 pracowników. Można otrzymać kwotę w wysokości szkody poniesionej w wyniku powodzi do 50 tysięcy złotych. Dokumenty do pobrania wraz ze wszystkimi załącznikami znajdują się na stronie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego www.kar.pl. Zapraszamy Państwa do kontaktu.